Dzień dobry kochani, witam was w niedzielę po południu. U mnie czarne chmury. Normalnie co chwilę deszcz pada. Skorzystałam, że teraz nic nie pada i wyszłam z bajko. A tutaj, o, bajka nie wchodź tamto. Ja trochę wejdę, to wam tu pokażę. Nie ma ludzi teraz. Dzisiaj nie wchodź tu bajeczka, nie wchodź. Tu nie wchodzimy. No z psem jestem, tu nie wolno z psem wchodzić, no. Widzicie, jak fajnie. No. Tam jest, co tu pisze, bar, toalety, boisko, plaża, kajaki. Boisko jest tu, a plaża chyba tam nisko. No, i kajaki przywożą, kajaki to przywożą samochodem. Tutaj nie ma kajaków, ale tak to wygląda. Dzisiaj nie ma ludzi, bo jest brzydka pogoda. O, a chmurka już, już, połknęła saszetkę i już, 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 już do bajki ryje. No, chodź. O Jezu, kochani, ale... Kręgosłup mam sztywny, bo trochę się przerobiłam w domu. A ten mój psotek, kotek psotek, kochani, to jest taki synek koci. Normalnie, jak coś robię przy zlewie, czy zmywam, czy kroję, czy to stoję tam przy kuchni, przy zlewie coś robię, no to on wchodzi mi na szafki, wchodzi na zlew i on chce do mamusi, wchodzi na mnie i się do mnie przytula. No, no po prostu dziecko wojny stuletniej. No a ja nie mogę z kotem nic robić, mnie to denerwuje. Bo po pierwsze on zostawia wszędzie ślady łapek. Po drugie, no to jest sierść, no, no nie przy garkach, no ja nie jestem tego zwyczajna. Ja nie wiem jak tam inni mogą z kotami jeść, gotować. Ja nie mogę. Ja kocham go naprawdę, lubię go, robię dla niego wiele, jestem cierpliwa, niszczy mnie wszystko w domu i bajka jest zazdrosna o niego, chociaż się z nim razem bawi, to nie wiem czy to jest zazdrość bajeczki, czy po prostu ona, bo jest tak, najpierw ucieka Melka, psotek łapie Melkę za ogon i jedzie na ogonie, a za nimi bajka leci. I tak jest najczęściej. I ostatnio w piątek kupiłam psotkowi taką fajną wędkę do zabawy, bo trzy wędki Melki to już w częściach są, już poodkurzałam wszystkie pióra, jakie tylko były po tych wędkach. I po... no, no nie ma już wędek. Kupiłam mu taką fajną wędkę, no wydawało mi się, że niezniszczalna, bo nie była z piórkami, tylko z myszką i myszka miała takie frędzelki i dzwoneczek i ten patyk był nie plastikowy, tylko drewniany. I już mówię, dobra, to już naprawię i to było na gumce, nie na lince. Także naprawdę fantastyczna wędka za parę groszy. No to sobie wyobraźcie, że zostawiłam ich na łóżku, psotka i bajkę, stowędko. No i za pół godziny wchodzę do pokoju, a ten patyk od wędki pogryziony w miazgę, w kawałki. No tego kot nie zrobił. Patyki to gryzie bajka. Po prostu opadły mi ręce. Nakrzyczałam na nią. Ona wiedziała, że źle zrobiła. Ojej, wiecie, zimno się robi. U mnie straszny wiatr jest. Bajka, chodź, jeszcze kawałek i wracamy. A ja się rozebrałam. Oj, w koszulce na ramionczka jestem. A tu zimno. O kurna. I ten kot jeszcze chodzi za mną, miałcze. Chmurka, nie miałcz. Zaraz i co? Co ci się stało? Ale o co chodzi? Zacięłaś się. Chmurka. Bajka, chodź, idziemy do domu, tam psy jakieś lecą. No. One tu nie przyjdą, te psy, bo bajka tu stoją, poleciały na most, one się boją bajki. No. Bajka zaraz zacznie szczekać na nich. Poleciały na most. Bo to z rynku te psy, one przylatują, wyżerają moim kotom jedzenie z talerzyków. Bajka, chodź, bo deszcz zaczyna padać. Chodź, bajeczka, idziemy do domu. Bajka, chodź, na kaczuszkę idziemy, chodź, niunia. Dobra, idziemy, już nie miałcz ty miałkinio. O matko, jakie dzisiaj jest wszystko, wszystko jest dzisiaj jakieś pobudzone. W ogóle to przyjechała Karolina. O Jezu, z Łukaszem, znaczy Łukasz jeszcze nie był u mnie. Karolka sama była. Przyleciał, dzieciak się przywitać, odsypiają, bo przecież całą noc jechali.
Chodź, Bajka, chodź. Chodź szybko, bo deszcz pada. Deszcz zaczyna padać. Także o, widzicie, długo wam nie nagram. Kochani, chmury, no chodzą takie czarne chmury. Dzisiaj od południa takie chmury u mnie chodzą i co jakiś czas deszcz pada. Zdąży trochę przesnąć, znowu pada. I tak w kółko. No i chłodno jest, nie ma upału, zimno mi. Naprawdę mi jest zimno, zobaczcie, jak się wystrychnęłam. No. Kurna, ja jestem rozgrzana. Jak 30 stopni, to 30, ale teraz to jest w porywach 20, albo i tego nie ma. Zimno mi. Także... O, bajeczka już tam jest. Chodź, Kicia, chodź! Także u mnie to słychać. U mnie dzisiaj jest szalona niedziela. Po prostu szalona. I ten vlog też jest szalony, bo normalnie gadam jak Katarynka, bo chciałabym wam powiedzieć jak najwięcej. Ale kurna, wiecznie nie mam czasu. Muszę. Po pierwsze też pada, nie postoję, tu nie posiedzę. Po drugie w domu zostawiłam rosół na kuchni. Taki nastawiłam rosół kolagenowy. Z kolanka włożyłam tak, takie duże kolanko wieprzowe, takie prawie jak mała golonka. Duże takie i tam tej powięzi z tego kolanka jest dużo. Fajne takie, nagotuje się i ogon wołowy. Także to musi pyrkać. Jeszcze musi pyrkać, mi tak myślę, że ze 4 godziny. No w ogóle to jest 5 godzin, chociaż godzinę się gotuje. No to jeszcze ze 4 godziny. To... Albo na kolację zjedzą jak przyjadą, albo na jutro będę miała na obiad taki rosołek kolagenowy, taki trochę zdrowotny. Także kochani, tyle niedzielnego vloga, zmykam do domu, pozdrawiam was serdecznie, u mnie wieje, normalnie wieje, zobaczcie, drzewa. O, tam widać te duże drzewa, jak się ruszają. O, ta brzoza duża, wysoka przy moście, jak się rusza. Widać, tutaj widać, jak wieje. Co jakiś czas straż wyje. Gdzieś jakieś wypadki są, ja nie mam pojęcia. Kochani, a mój pies to gdzie jest? To tu samochód, tam jest bajeczka. Oj, czego miałczesz? No już idę, no wiesz co, Kicia, co ci się stało? O Jezu, chodź tu. Chodzi się. No. Wlazłaby pod samochód. Już mówię, że ten mój pies to jest kurna. Bajka! Bo ja ci wleję w końcu. A ty nie miałcz. Co ci się stało? Gdzieś mi talerz porwali. Bo tam tylko jedna miseczka była, ta co do suchej karmy, a taki biały talerzyk. Rano im wynosiła mi jedzonko. I nie ma tego talerzyka. I nie wiem. Kurna, czy te psy przyleciały i porwały. Bo już mi kiedyś wyniosły talerz aż tam na pół łąki. I teraz też patrzę, że nie ma tego talerzyka. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. A, coś tam leży. Coś tam leży za... Tam pod murkiem, na ziemi. Tam leży chyba coś. Za schodami. Zaraz pójdę, to zobaczę ten talerzyk. Może to ten talerzyk, może koty go zwaliły. Także kochani, no cóż. Dalej nie idziemy. Dalej nie idziemy. Jakoś przestało kapać, ale jest mi zimno. Będziemy się ewakuować do domu. Życzę wam, moi kochani widzowie, życzę wam cudownego, cudownego tygodnia. Naprawdę cudownego. I niech się zacznie dziać od poniedziałku. Same dobre rzeczy. Tego wam życzę. I pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.
Pa!